sądzę, że nie tylko ja, ale bardzo wiele kobiet, ale myślę też i mężczyzn, sądziło, że po właśnie tych bardzo głośnych akcjach Me Too i Pay Me Too i Time's Up, że można będzie zauważyć, że zwiększy się ilość kobiet na tych stanowiskach zarządczych, dlatego że pokazało się bardzo wiele studiów, które udowadniają, że właśnie tam, w tych firmach, których zarządy, rady nadzorcze, w których jest przynajmniej 30% kobiet, one mają dużo lepsze wyniki finansowe, mają lepszą kulturę korporacyjną, jest dużo mniej kwestii związanych właśnie z mobbingiem. I że w związku z tym zwrócenie uwagi na tą problematykę spowoduje, że zaczniemy inaczej myśleć o tym, jaką rolę kobiety powinny odgrywać właśnie w zarządzaniu. Tymczasem się okazało, że ten udział procentowy kobiet, on się wcale nie zwiększył, a zmniejszył. Więc widać, że te stare struktury, których dominują mężczyźni, niestety, ale bardzo mocno się trzymają i stąd myśmy chciały pokazać to, że jeżeli chcemy to zmienić, a uważam, że to jest rzeczą niezbędną, jeżeli szukamy sposobów na to, żeby firmy były lepiej zarządzane, żeby były bardziej efektywne, to jedyna metoda to jest wprowadzenie obowiązkowych kwot. Te kraje, w których wprowadzono kwoty od wielu lat, świetnie te firmy funkcjonują. Okazuje się, że nie ma problemu z zalezieniem tych kobiet. Ja dlatego się dziwię, bo taki bank Paribas, który we Francji ma 42% kobiet w zarządzie, a w Polsce nie ma ani jednej, więc jak to jest? Czy co, we Francji można te kobiety znaleźć, a w Polsce nie? Więc wydaje mi się, że po prostu tutaj bez tego typu instrumentów przymusu niestety, wprowadzonych na jakiś określony czas, bo w momencie, kiedy już wszyscy się do tego przyzwyczaili, to tak jak z kwotami na listach wyborczych w Polsce, tak? Awantura była niesamowita, jak żeśmy o to walczyły, Kongres Kobiet. Teraz wszyscy absolutnie akceptują, że musi być 35% nazwisk kobiet, choć uważam, że musimy pójść dalej i powinniśmy mieć naprzemienność nazwisk kobieta, mężczyzna, bo tylko wtedy jest szansa, że rzeczywiście będzie ich więcej. Także to jest panel, w którym myślę, że będziemy właśnie rozmawiamy o tym, jakie instrumenty prowadzić, żeby kobiety zajęły należne miejsce w gospodarce, w polityce, w społeczeństwie.